Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Właśnie dobiłem sobie do Aldrive, do... Wow. Pierwszy w życiu meetup w Paybacku mój. Zobaczcie sobie, przyjechali jacyś gracze. To są losowi gracze, którzy się tutaj pojawili. Można oczywiście do pokoju zapraszać znajomych, ale... to jest coś zupełnie nowego w tej grze. I wygląda całkiem ciekawie, jak na pierwszy rzut oka synchronizacja wygląda ładnie, więc można robić ciekawe meetupy. Ktoś mnie tutaj pospychał. 8 osób maksymalnie może być w pokoju, w sesji. I co możemy robić? Możemy robić fajne zdjęcia jak na razie, możemy się tu spotkać. Chyba jakieś wyzwania robić albo coś takiego. Nie ma tu żadnych zawodów, ale są... Tutaj jakiś gracz się pojawia, co chwilę pojawia się ktoś inny. To nie jest tak jak w 2015, że mieliśmy fabułę i każdy w każdej chwili mógł nam przeszkadzać albo z nami jeździć czy coś, czy robić wyścig jakiś tam. Tylko tutaj na razie nie ma tych wyścigów. Nie wiem jak je włączyć, czy możemy tutaj... O, zobaczcie, tu są wszyscy gracze. Okej, okay. Gra, tutaj mamy kontroler, informacja, prywatność, Drive. Możemy z tego wyjść, czyli tutaj na razie możemy po prostu się spotykać. To jest hangout tak zwany, nie? Jeśli byśmy chcieli jeździć sobie wyścigi, to musielibyśmy odpalić sobie grę online i wyścigi. Tak, tutaj ktoś wolwiakiem pomyka, zobaczcie. I tak to wygląda. Oczywiście ten update wprowadził jeszcze parę innych rzeczy. Tutaj w Need for Speedzie mamy dużo miejsc, gdzie możemy wspólnie podriftować. Swoją drogą, brakuje mi tylko troszeczkę tych zawodów tutaj, bezpośrednio w jeździe dowolnej, żebyśmy mogli sobie robić albo jakieś wyzwania czy coś. No ale zobaczymy mniej więcej jak przy wyższych prędkościach wygląda synchronizacja, no bo to mnie najbardziej interesuje. Sami widzieliście przed chwilą, że nie jest źle, jeśli chodzi o taki meetup w jednym miejscu i rzeczywiście można porobić fajne fotki, no bo do trybu zdjęć mamy tutaj dostęp podczas jazdy dowolnej. Zaraz sprawdzimy. A, tu jest to. Oj, nie, spaduwa stąd. Coś tutaj powłączałem. A, czekaj. Zamknij. Okej. Okay. O, jest tryb zdjęć w trybie online. No, ale wtedy czas nam się nie zatrzymuje, bo na przykład w The Crew wiemy, że jest coś takiego, że jeśli w trybie online włączymy sobie ten aparat, no to wtedy czas nam się zatrzymuje, nawet jeśli inni gracze są w pobliżu, nie? Do trybu tego fotografii, zostaną dodały jakieś nowe filtry. Możemy sobie je oczywiście tutaj dać. Kinowy, chłodny, ciepły, vintage, low-fi na przykład jest nowy, to wiem. Jaskrawe, retro. Parę tych nowych filtrów jest. Ja sobie ich tak nie używałem, ale może sobie zacznę chyba używać. Możemy oczywiście natężenie tego filtra. Okej. Tutaj jeszcze kilka funkcji, ale to chyba już były te funkcje, nie? Tu tylko mamy nowe filtry. Jeszcze nowe neony zostały dodane w tej aktualizacji. Zaraz sobie to zobaczymy. Nie wiem właśnie, czy będę miał dostęp do garażu? Chyba tak. Możemy sobie zrobić zdjątko. Cyk. Tak to wygląda. No Pagani, Zonda jest piękna. Okej, więc chodźmy sobie. Tutaj sobie ktoś stoi, tutaj sobie ktoś po mieście jeździ. Jakiś ziomek. No i tutaj głównie chodzi o spotkania, no nie? Ale możemy się też przenieść do garażu. No chyba jakiegoś ziomka do naszego garażu raczej nie możemy jakby przenieść. Ani mu pokazać, co my tam w środku mamy. Możemy sobie tylko te furki wyciągać. Jestem ciekawy z ludzkami, jak to będzie wyglądać, czyli z wami. Zrobimy sobie live'a i zrobimy sobie zlot w Paybacku. Więc tak, jeśli chodzi o neony, tutaj parę nowych rzeczy zostało do... Aha, jeszcze bardzo fajna rzecz dla osób, które lubią właśnie upgrade'ować swoje samochody. Tu gdzieś, ojej, nie mogę nic zrobić. Tu gdzieś można sobie kupować te dodatkowe takie pakiety. Ojej. O, zobaczcie, tutaj się pojawiły jakieś ikonki nowe. Sobie obadamy. O, to trochę słabo, bo... No nie, tak było wcześniej też, nie? Że nie widzieliśmy naszego samochodu podczas wybierania tych różnych opcji. Dymy spod opon są w różnych innych kolorach, ale chyba trzeba je najpierw wylosować, bo ja mam te, co były wcześniej. Klaksony i pneumatykę. Pneumatyka mam jedną. O właśnie, to zainstalujemy sobie do tego. Do Pagani pneumatykę. Chyba, że już mam tutaj. Jeśli mam, to zaraz zobaczymy, jak wygląda na glebie. Wiecie, taki meetup zrobić. Tutaj, jeśli chodzi teraz o kupowanie tych części, to i sprzedawanie ich zwłaszcza, to jeśli mamy za dużo części w samochodzie, do tego samochodu i chcemy sprzedać, no to można to bardzo łatwo zrobić. Okej, czy siądzie mi na glebę? Tak!
Jezu, patrzcie jaka ządziara, ty. Jak pięknie. No dobra, tutaj sobie ktoś stoi. Podejdźmy do niego. Patrzcie, jak się ten dymek, cyk. Trochę są takie lagi, widzicie, że te samochody skaczą? Nie wszystkie, niektórzy gracze. To ten na przykład, co to Audi? Nie wiem, co to tutaj jeździ. Nie, to jest jakiś McLaren. Dawaj, ścigamy się 1/4, ziomek. Nie masz szans, moim pogani. Znaczy tutaj nie chodzi o ściganie, tutaj chodzi o to, żeby się właśnie spotykać, nie? Może razem podriftować, ale chyba nie ma co ukrywać, że jakieś tam zawody, jakieś akcje by się przydały tutaj w tym online, no bo samo spotykanie się, no chyba nie będzie aż tak super atrakcyjne, jak myślicie. No ale z drugiej strony jest fajnie, że jest taka opcja, no nie? No bo zawsze to coś ciekawego się dzieje. Gdy ktoś sobie zajechał do salonu tuningowego, zobaczcie, Porsche'ową. Cyk. Możemy sobie wejść, no ale już coś ciekawego, bo widzicie, możemy sobie popatrzeć na spokojnie te wszystkie furki i tak dalej, no nie, więc jest coś innego i jest fajnie. O, i tutaj mamy właśnie te pakiety doganiania i teraz tak, ponieważ moje części w tym samochodzie są już wyższe, chyba mam tutaj, tak, lepsze części niż 16, ale jeśli ktoś chce, może sobie od razu kupić wszystkie 16 poziomu części. I teraz weźmy sobie właśnie jakiś samochód, który jest bardzo słaby w moim garażu. O, właśnie, chyba jakiś Mazdę miałem do tuningowania, chyba na drift i brakowało mi do niej kasy, żeby ją stuningować. To jest dobre wyjście, bo naprawdę, jeśli byśmy chcieli tym starym sposobem ulepszyć nasz samochód, czyli kupując do niego części i potem wymieniając je na karty, to jeśli byśmy chcieli tym sposobem, to byśmy znacznie więcej kasy wydali niż kupując ten najdroższy, nawet pakiet za 162 tysiące dolarów. A co byśmy sobie tutaj wymienili? Fajną te fury, kurde. Strasznie mi się podoba w tym Need for Speedzie garaż ogólnie i to, w jaki sposób możemy tuningować te furki. A, nie to wybrałem. Chciałem sobie... Boże, no weź się zmieniaj. Coś się trochę laguje ten pokój teraz. Okej, weźmy sobie... Nie, no Pagani nie wymienię sobie. Weźmy sobie tego dziada, wymieńmy. Weźmy sobie do magazynu. I teraz wybierzmy sobie właśnie maździochę, ale na drift. Bo ja mam też maździochę na drift, ona nie jest porobiona. W sumie nie wiem, czy ją można wymaksować. Chyba można było wymaksować. Dobra, wybieramy ten samochód. I maździocha. Teraz tak, zobaczymy, czy... Znowu nie mogę nic zmieniać. Się coś wczytuje w prawym dolnym rogu czasami. Okej, zobaczmy. Tak, mogę ją wymaksować, zrobić na maksa. I tutaj mamy części 4 poziomu. No i powiedzmy, że chcę sobie kupić części 16 poziomu. Tak się składa, że mam ponad 500 000 dolarów. Więc powinno pójść szybko, pojedziemy sobie do salonu tuningowego i zobaczymy. Chyba powinienem mieć też jakieś karty doganiania, czy jak to się tam nazywało. Czekajcie, to jest pakiety, tak? Nie wiem, czy to jeszcze jest w ogóle tutaj w grze. A, dźwięk, prywatność, kontroler, jazda, gra, all-drive. Może nie mogę tego tu losować, ale fajnie, że od razu wbiję sobie do pokoju i jest pełna sesja. Nie zawsze to... Ciekawie jest, jak się dobierają automatycznie gracze, bo myślałem, że sobie wbiję teraz do online i zupełnie nie będzie nikogo. A się okazuje, że ktoś sobie tutaj śmiga, zobaczcie, jakieś tutaj ocyrki odstawiają. Ja sobie driftowym samochodzikiem cyk, cyk, myku, myk. Robię tam jakieś pokazy driftowe. No wiecie, wszyscy się cieszą teraz, bo na pewno brakowało tego i to jest taki powiew świeżości w tej grze, że będziemy mogli się razem spotykać i zobaczyć sobie innych graczy, jak sobie stuningowali furki. Zawsze to coś ciekawego. Aczkolwiek mówię, że podejrzewam, że bardzo szybko się to znudzi, dlatego że no, nie będzie w tym ładu ani składu, jeśli chodzi o losowych graczy. Natomiast dla nas, ludzków, jest to świetna wiadomość, bo będziemy mogli sobie robić na live'ach na przykład jakieś fajne meetingi. I spotykać się gdzieś tam, umówimy się nawet na Discordzie i spotykamy się w Paybacku i zobaczymy, jakie tam macie tuningi samochodów i zrobimy na przykład jakiś konkurs tuningu czy coś takiego. No dużo rzeczy można zrobić, jeśli mamy już do tego, ku temu możliwości jakieś tam. Teraz, jeśli chodzi o części, które... No właśnie, tutaj nie mam żadnych części. Kupmy sobie jakiś pakiet do ganiania. Fajnie, że kupujemy to za gotówkę w grze, no nie? A nie za jakieś tam, za jakąś tam realną kasę. I zobaczcie teraz tutaj ciekawą rzecz. Zwiększyła mi się moc samochodu, ale nie ma tu tutaj żadnych bonusów. To są części takie stokowe jakby, bez żadnych bonusów, bez niczego. Ciekawe to jest. I samochód będzie nam teraz... Powinien nam teraz ładnie śmigać, nie?
że od razu możemy sobie kupić taki pakiet i mieć bardzo szybko stuningowane auto. No, jednak zawsze jak się kupowało nowy samochód w Need for Speedzie, to miałeś ten ból, że kurczę, no jednak będę musiał dużo czasu poświęcić na ten tuning, a może on nie będzie taki dobry później po tym tuningu i lipa, stracę do niego dużo czasu. A teraz, zobaczcie, mamy od razu furkę i możemy sobie nią driftować. Już ją sobie możemy przetestować, coś tam potem porobić. Także bardzo fajnie moim zdaniem i spoko to wygląda. Dobrze, no i co, sobie coś tam ten... Aha, możemy jeszcze polosować te części, ja chyba nie mam... Dużo, nie, mam tylko dwie karty, więc tutaj nie porobimy. Mogę sobie maździochę stuningować? Nie wiem, czy ja jej czasami nie tuningowałem już. Nie, ją kupiłem do driftu, ale chyba tuningowałem ją na wyścig, więc teraz możemy zrobić ją dodatkowo pod drifting. Ja dobrze jadę? Tak. O i teraz właśnie jak włączamy sobie mapkę, to oczywiście czas nam się nie zatrzymuje, więc... Więc tak. Jeśli chcemy sobie zrobić takie zdjęcie z innymi graczami, no to oni oczywiście muszą stać w miejscu. I no najlepiej się wtedy umówić, albo podczas jakiegoś tam driftu komuś cyknąć fotę. Spoko to wygląda, tylko trzeba się po prostu ugadać z kimś, nie? Trzeba być no, powiedzmy na jakimś tam Discordzie albo czymś, żeby razem jakoś dojść do ładu i zrobić fajną fotę. Ale już mamy ku temu jakąś tam możliwość, nie musimy gdzieś tam kombinować w jakichś wyścigach. Także spoko. No i teraz zobaczmy sobie pneumatykę, chyba nie mam żadnej już. Możemy sobie tutaj kolor nitro wybrać. Właśnie teraz nie mogę tego nitra losować, dlatego że... Właśnie ponoć te efekty nitra też się zmieniły. No, zmieniaj się. O, znowu mi się coś tam wczytywało. Okej, okay, teraz możemy sobie wybrać fioletowy, jakiś tam zielony dym. Dajmy, różową landrynę robimy, co? Co wy na to? Różowy neon jakiś. Różowy kolor, zobaczymy. Jakiś różowy, cyk. Miał różową landrynkę, kurde. Różowa siła, jak to mówi Paweł, no nie? Okej, więc to mamy. Teraz tuning sylwetki. Możemy po... w tych wersjach driftowych, kurde, można zrobić nieźle, co? Ale jest i tak dosyć wysoko zawieszona ta fura. Czekaj, bo mi się tu... Ach, zawsze instynktownie nie akceptuję tego. Okej. Okay. Denerwuje mnie teraz, że jak jesteśmy w tym trybie online, żeby coś zmienić sobie dalej, to musimy chwilę poczekać, aż nam się coś wczyta, nie wiem co. No, ale nieważne. Dach. Aha, tu możemy ten zardzewiały dać. Cyku, cyk. No i znowu mi się coś wczytuje. Ach, nie mogę nic zmienić. Jakieś wczytywanie jest co chwilę. Okej, okay, sobie możemy machę dać. To jest trochę denerwujące z tym wczytywaniem. Swoją drogą. Kupowanie trwa dłużej. I znowu zmieniłem jedną część. I znowu muszę czekać, nie mogę nic w tym momencie zmienić. Także lipa. Tuningowanie w online nie będzie raczej jakieś fantastyczne. Tylko trzeba to robić na singlu, nie? Najlepiej. Więc tak. Tutaj dajmy sobie jakieś błotniki driftowe, cyk. O, tutaj mamy fajniusie błotniczki. Podobają mi się, zwłaszcza z przodu. Jest dobrze. Cyk. I znowu musimy czekać, że coś tam załaduje, jeszcze nie mogę nic zmienić. No, takie rzeczy to mnie denerwują. Oj. Ja wam powiem tak, ja jestem spokojnym człowiekiem, ale jak coś nie działa, odzywa się we mnie potwór. Naprawdę. Olfelunek zrobimy. Wiecie, że w ogóle zawsze myślałem o Mazdzie RX-7, że jest to duży samochód. Znaczy taki dosyć spory. A jak zobaczyłem Mazdę RX-7 w rzeczywistości, ona jest niewiele większa od Mazdy MX-5 wizualnie. Naprawdę jest to mały samochodzik. Ja nie mogłem uwierzyć, że to jest takie małe. Zawsze miałem takie wyobrażenie, że to jest ten samochód jest taki, wiecie, szeroki i taki długi zwłaszcza. A jak zobaczyłem go kiedyś tam na zlocie w Krakowie, w ogóle byłem w szoku, że go zobaczyłem na parkingu. W ogóle stało obok jakiegoś tam Passata, nie? Mazda RX-7, wyobrażasz sobie? Fantastyczne auto, bardzo mi się podoba ten model. No i co? I myślałem, że to jest większa. Tak się patrzę, rozmiar dosłownie taki, wiecie, typowo kobiecy. Fantastyczna jest ta felga. Mam nadzieję, że będzie pasować wizualnie do całości samochodu. A, felgi sobie zmieniliśmy, zacisk. Dobra, zobacz na ten felunek. Tu trzeba dodać oczywiście jakieś progi konkretne. Co to się porobiło? Nie no, mnie się to nie podoba, to jest takie zbyt kwadratowe. Ludzie, kochani. Absolutnie nie będziemy tego instalować, ale taki wielki próg bym tutaj włożył jednak, żeby pasował do tego. No zobacz, to jest zbyt drastyczna zmiana, ten tył jakiś taki kwadratowy, nie wiem kto to wymyślał, no nie wiem jak to...
Ale takie kwadratowe do takiej ładnej, obłej Mazdy. No Mazda to musi być piękna, musi mieć te kształty. Mazda to jest kobieta, typowa kobieta wśród samochodów. Ludzie, kochani, to nie może tak być. No dobrze, zmieniamy sobie felgi na takie same, jakie mam z przodu. One są świetne, absolutnie fantastyczne i super pasują do tej Mazdy. Zresztą na najwyższym calu fantastycznie to wygląda. Okej, weźmy sobie cyk, zwiększymy sobie rozmiar felunku. Zmieńmy, o patrzcie, fantastycznie. Okej, to mamy. Kolor felgi jest idealny, nie trzeba tutaj nic zmieniać, jest super. Zaciski, to możemy sobie zaciski tutaj zmienić. Dobra, niech będzie. Po każdej zainstalowanej zmianie w samochodzie właśnie mi się coś wczytuje. Ja podejrzewam, że w tym momencie wysyłany jest mój samochód do innych graczy, że ja nagle zmieniłem wygląd, nie? I tak to tutaj działa. Błotniki. Zobaczmy. Nie! Tego to nie możemy tu zainstalować, bo ona się wszystko... to musimy takie coś dać, nie? No, nie wygląda tak jakoś super. Ale musimy z tyłu negatyw zmniejszyć, dzięki czemu będzie to koło z tyłu bardziej pasować do tego błotnika, nazwijmy to, nie? Ja bym tutaj jeszcze jakieś inne poszerzenie dał, no ale tutaj to ja. Trochę za mało opcji jest moim zdaniem. Powinno być troszeczkę więcej tych opcji, zwłaszcza do takiego kultowego samochodu, jakim jest Mazda RX-7, kurde. Wychwalam ten samochód, ale naprawdę strasznie mi się podoba, lubię go, chciałbym kiedyś nim pojeździć. W rzeczywistości oczywiście. Zgrabne, małe, sportowe autko. Kurde. No ideał. Nie wiem jak wy, ja jestem zakochany. Dobrze, teraz zmienimy sobie tylny zderzak. Czy coś tutaj możemy ciekawe... Nie, koleżko. Tak to my się nie będziemy bawić. To ja już wolę standard. Standardowy spoiler. Stokowy jest fajny. No ale to jest wersja driftowa, więc... Musimy tutaj coś hardkorowego chyba dać. No bo taki dragowy, w ogóle coś tutaj z nim nie gra. Tak za bardzo odstaje z tyłu, tak jakby nie pasował do całości. Dajmy sobie taki lekki niby spoiler. Nie pasuje mi, że taki duży jest. Bardziej jakiś subtelny by mi pasował. Ja to w ogóle jakiś taki jestem dziwny. Okej, mamy tutaj światełka. Fajne, przyciemnione. Ach! Tak będzie wyglądała furka po skończeniu. Tylko jeszcze musimy przedni zderzak zobaczyć, jakiś inny, bo tam zostało. Kurde, to jest samochód. Ja wam powiem, wszystkie laski moje będą. Nie no, one się nie znają na samochodach, co one tam... Kurde, no. Nieważne, olać laski. Samochody są ważniejsze. Dobra. Pyk. I tutaj jeszcze przedni zderzak musimy sobie poprawić. Dawaj ten przedni zderzak. No, zmienię. Ach. Tunigujcie na singlu, bo dostaniecie naprawdę czegoś. To nie jest przedni zderzak. To jest przedni zderzak. No, tutaj możemy... zobacz. Tył będzie taki podniesiony tego samochodu, ale przód... Dajmy ten bez tablicy rejestracyjnej, żeby było tak, wiecie, undergroundowo coś, nie? Dobra, mamy to porobione, mamy to. Teraz, dobra, i teraz musimy wybrać do tego samochodu, aha, Jezus, jak to wygląda. Weźmy sobie tak, sylwetka i pochylenie kół tył. Dajmy sobie cyk, coś takiego, nie chcę tak mocno, żeby były pochylone, takie są w porządku. I zaraz jak wyjadę tą furą, zobaczycie, wszyscy będą za mną podążać. Okej, biblioteka i weźmy społeczność. Już tutaj malowanka się fajne pokazują, bo to są moje zapisane. To by pasowało w sumie do tej maździochy, co? Ale zobaczymy, czy jest coś w różu. Jezu, to fura jest super, ale mi się podoba. Mamy tutaj ze szybkich i wściekłych malowanie. To jest nawet malowanie... To nie wiem, czy to nie jest czasem z tego samochodu, co ja sobie tuningowałem kiedyś. Tutaj się wczytuje. O, jest coś różowego. Coś różowego jest. Zobaczmy. No. Wygląda jak jakieś auto bossa. Podoba mi się, niech będzie. Znaczy taki fioletowy, coś podróż leciutko. Niebieski i fioletowy to jest taki prawie że różowy. No i spoko. Mamy gotowca, zobaczcie na tą furę. Wiecie czego jeszcze mi brakuje? Jeszcze bym coś tam z tyłu, tam żeby coś tak odstawało, żeby bardziej poszerzona ta Mazda była coś. Ja wiem, że tu jest to ten cały body kit, ale jednak...
Jednak wolałbym, żeby to tak nie było takie kwadratowe. Tak jeszcze bym coś tutaj pozmienia. Ale dobra, no. Trudno. Wiecie, co by mogło być tutaj? O, patrzcie, jakie fajne światełka z tyłu są. Zobacz, jak się dymi pięknie. Jezu! I te koła pochylone, tak! Ja wam mówię od samego początku, że Mazda, którą tutaj znajdowaliśmy, powinna być wersja driftowa absolutnie od razu, a nie jakąś tam wersję wyścigową nam tutaj zafundowali, kurde. Teraz, zobacz, jak to śmiga. Jeszcze jakieś części poinstalować. Wow! Co to było? Jakieś ten... Co to? Patrzcie, cała ekipa tam pojechała. Idziemy za nimi. Robimy drift synchroniczny, jak w Need for Speed 2015. Ty, oni wokół lotniska tu śmigają chyba. Co to się tu dzieje? Zobaczmy. Jest, patrzcie na to. Pali kapora Skyline. Oh yeah, taki dobry jesteś. Chcą się ścigać na 1/4, ziomy. A skąd oni wiedzą? Nie mam pneumatyki, to nie mogę jeszcze bardziej obniżyć samochodu. O, ale to wygląda. Gazu, gazu, bo nam uciekną. Tutaj na drifcie ktoś wleciał. Niektórzy mają lagi z tego, co widzę. I zobaczcie też odległość rysowania tych graczy. No nie jest zbyt duża, możemy zobaczyć, że te pojazdy po jakiejś tam odległości znikają, prawda? O, jest tu ten, Regera, patrzcie. Chcesz się ścigać na 1/4 mili z moją maździochą driftową? Chyba oszalałeś. Chodź, podriftujemy. Z tym jednym biegiem to ty sobie możesz, bitch. Zobacz na to. Cyk. Ja jadę gdzieś tam w góry i będę driftować, chyba że już ktoś tam jest. Cisną mnie, patrzcie tutaj. Wią, Regerka. Będzie skok? Nie, driftuję. A, wymiękają, kurde, słabiaki. Cyk. O, także bardzo fajny update. Zobaczcie, możemy sobie teraz szybciej tunigować te furki. Oczywiście nie na maksa, nie mamy stunigowanego samochodu na maksa, ale już jest bardzo szybki i dalsze tunigowanie to jest już tylko kwestia przejechaniu kilku tam wyścigów, bo po każdym wyścigu dostajemy jakąś super część. No i w zasadzie nie ma problemu, żeby jakiś tam samochód szybciej sobie porobić. To jest bardzo, bardzo wygodna rzecz. No bo na pewno tych samochodów będziemy mieli w Need for Speedzie więcej później, nie? Dzisiaj na przykład są walentynki, to możecie wbić do Need for Speeda i sobie jakiś znaleźć walentynkowy samochód. Jeśli macie ochotę na to. Bardzo fajna aktualizacja, podoba mi się. Nie mogę się doczekać, kiedy sobie zrobimy jakiś meetup. Nie wiem kiedy dokładnie, bo teraz mnie dłuższy czas nie będzie, ale może tam jakoś się zgadam z ludzkami na Discordzie, to sobie razem coś tam pośmigamy i ten. Zresztą jak chcecie wiedzieć kiedy, ja może nagram z tego taki odcineczek z takiego meetupu. Jak chcecie wiedzieć kiedy to będzie, to oczywiście wbijcie na mojego Discorda. Macie standardowo link w opisie tego filmu. Jeśli macie ochotę, wpadajcie, tam się umawiamy. Na razie nikt z tych osób, z których tak pytałem na Discordzie, nie mają Need for Speeda nawet. A więc jeśli macie ochotę się spotkać ze mną w Paybacku, dajcie znak. Trzymajcie się, na razie, pa pa.